Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałbym pogratulować gospodarzom zwycięstwa. Na pewno było to bardzo ważne zwycięstwo dla nich. Jeżeli chodzi o mecz, czasami piłka nożna nie wygrywa, ale to nie jest zarzut do drużyny z Głogowa, bo każdy trener stawia zespół pod materiał i potencjał, który posiada, więc tak, no, można przegrać mecz oddając 25 strzałów, mieć rzut karny, słupek. I gdy przeciwnik nie ma żadnego rzutu rożnego, oddaje jeden strzał, więc można przegrać taki mecz. Taka jest piłka nożna. Nie mogę być zły na swoich piłkarzy, bo robili co mogli. Naprawdę, tych sytuacji nie jestem w stanie naliczyć. No i tyle. No. Myślę, że po prostu ofiarność piłkarzy z Głogowa, która była dzisiaj heroiczna, bym powiedział, zaowocowała 3 punktami. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nas, no, jedyny problem to był taki, że no mieliśmy w drugiej połowie, no już naprawdę szukaliśmy bardzo dużo argumentów z ławki, ale niewiele ich mieliśmy, więc no, mając tak młody zespół jak mój, trzeba się liczyć z tym, że ci chłopcy będą mieli wahania formy, ale ja dalej będę tak grał w piłkę. Na pewno nie będę zmieniał, nie będę grał antyfutbolu. Dziękuję. Dziękuję za to podsumowanie. Czy są jakieś pytania? Nie ma, to dziękuję. Dziękuję. Dobry wieczór. No, najważniejszą informacją od dnia dzisiejszego jest to, że wygraliśmy mecz 1-0. Nie ma się co oszukiwać, posiadanie piłki. Nie kontrola meczu, bo kontrolę meczu to jest w momencie, kiedy przeciwnik stwarza sytuację, aczkolwiek swoje sytuacje też przeciwnik się miał, ale tak jak ostatnio na Wiśle i zaangażowanie naszych chłopaków od kilku tygodni jest na bardzo wysokim poziomie. I też nie będziemy zakłamywać rzeczywistości, że nie chcemy w ten sposób utrzymywać się przy piłce, nie chcemy w ten sposób kreować sytuacji, ale na dzień dzisiejszy jakby to jest poziom, na który nas stać. Nie chciałbym też, żeby ktoś zapominał o tym, że defensywa i dobra obrona i pola karnego i bramki to jest też forma, która w piłce nożnej występuje, a to jest u nas na bardzo wysokim poziomie, ale na pewno będziemy pracowali nad tym, bo nad tym, żeby lepiej operować piłką, tylko na to trzeba troszeczkę poczekać, ale tak, na pewno to są aspekty, których musimy się zdecydowanie poprawić, bo nie możemy żyć tylko z tego, że Mikołaj Lebedyński strzela bramkę, a my wszyscy bronimy dobrze. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, to jest dzisiaj priorytetem, punkty dzisiaj na pewno dają, mam znowuż troszeczkę odpoczynku przed meczem z Miedzią i mam nadzieję, że w meczu z Miedzią już najwyższy poziom wejdzie nasze operowanie futbolówką, także dziękuję serdecznie.